Cześć, kilka słów na temat materiałów marketingowych na luty. Na początek taka kwestia techniczna, jeśli nie otrzymujecie newslettera na temat nowych materiałów, to możecie tutaj kliknąć zapisz się teraz i przejść do formularza, zapisać się na ten newsletter z informacjami o nowych materiałach marketingowych. Druga sprawa, oczywiście tutaj w większości materiałów jest taki przycisk Wybierz organizację, nawet jeśli nie jesteście zalogowani, możecie po prostu wybrać tutaj Waszą organizację, aby pobrać materiały, które będą miały Wasz logotyp już tutaj wstawiony od razu na tych materiałach. Przejdźmy do tego, co promujemy w lutym. W lutym jesteśmy w, w procesie wypłat darowizn. Dlatego pierwsza grafika to dziękujemy. Taka do wykorzystania w momencie, gdy otrzymaliście od nas informację, czy otrzymaliście przelew od nas z drobiznami od zakupów. Możecie po prostu opublikować taką informację z podziękowaniem. Oczywiście, możecie też zmodyfikować treść i taką, taką grafikę opublikować, dziękując za jakiekolwiek inne wsparcie od waszych darczyńców. Kolejna grafika każda okazja to okazja. Tutaj zachęcamy do tego, aby waszych wspierających, do waszych wspierających dotrzeć z informacją, że każda okazja do zakupów, czyli czy to są walentynki, czy to są dzień babci, dzień cioci, imieniny, urodziny, jakakolwiek rocznica, to jest to okazja do tego, żeby w momencie, gdy ktoś kupuje prezent, jakikolwiek prezent, może wspierać waszą organizację. Kolejna grafika pomaganie ja to kupuję to jest taka grafika ogólna, która zachęca do uświadomienia waszym darczyńcom tego, że przy okazji kupowania, przy okazji robienia zakupów w internecie mogą wam pomagać. Czyli, tak na dobrą sprawę, grafika, która uświadamia to, że można po prostu bezpłatnie pomagać przy okazji zakupów w internecie. Kolejna grafika Lecimy z pomocą. Pomoc ma wielką moc, taka grafika, która nawiązuje do tematu pomagania, do tematu pomocy, i tutaj, jak też ogólnie, po prostu zachęcamy do tego, żeby pomagać przy okazji, przy okazji zakupów online. Pomocna aplikacja w Animanii. tutaj grafika, która mówi o tym, że. Można również poprzez aplikację mobilną Fanimani wspierać Waszą organizację dla tych osób, które robią zakupy głównie na urządzeniach mobilnych, jest to oczywiście lepsza opcja niż siadanie do komputera i, i korzystanie z przypominajki. Kolejna grafika, dziękujemy za Twoje otwarte serce. To jest akurat grafika z tak właśnie na Dzień Walentynek. 14 lutego. Tutaj myślimy o tym, żeby po prostu nawiązać komunikacyjne do dnia, do dnia walentynek, podziękować za otwarte, otwarte serca Waszych darczyńców. Pomagaj bezpłatnie. Kolejna grafika, która informuje o tej opcji, darowizn, bezpłatnych darowizn, tak na dobrą sprawę, od zakupów w internecie. Razem tutaj z treścią macie również takie informacje, że to jest to 1600 sklepów, co jest bardzo istotne, aby w komunikacji również podkreślać, aby osoba, która patrzy na taką grafikę na przykład na Waszym fanpage'u nie pomyślała, że fanimani.pl to jest to sklep internetowy, dodając informację o tym, że fanimani.pl Łączy 1600 sklepów internetowych, czy ma 1600 partnerów, przekazujecie jednocześnie informacje, czy jak gdyby sugerujecie, że w takim razie fanim.pl to nie jest sklep internetowy, a serwis, który umożliwia po prostu bezpłatne pomaganie przy okazji zakupów online. Siła współdziałania. Tutaj z okazji 22 lutego, dzień myśli braterskiej to jest święto. Harcerzy na całym świecie, rocznica urodzin założyciela Scoutingu. Taka grafika stricte dla organizacji harcerskich. Tutaj, taka kolejna grafika: mamy, potrzeby mamy. Trochę to nawiązuje do mam, trochę to nawiązuje do tego, że mamy potrzeby czyli, tak na dobrą sprawę, każdy z nas ma różnego rodzaju potrzeby. Niektóre z nich są związane, tak jak widzicie na tej grafice, z. Tym, że dziecko rośnie, więc potrzebuje nowych, nowych na przykład ubrań, czy potrzebuje jakiejś rzeczy do szkoły, i każde te nasze potrzeby mogą być okazją do tego, żeby wspierać właśnie Waszą organizację. Każde potrzeby Waszych darczyńców, Waszych wspierających, Waszych fanów są, tak na dobrą sprawę, okazją do tego, żeby wesprzeć bezpłatnie Waszą organizację. I tu na zakończenie taki post, który, w którym widzimy taki potencjał socialowy. Gwiazdki, które przyjęły się jako, jako no pewnego rodzaju takie nośne sformułowanie. My wykorzystujemy te gwiazdki, ale w trochę bardziej dobrym celu, bez używania tutaj niecenzuralnych słów. Możecie odkryć, co kryje się pod tym słowem. Grafika tutaj plus ci ludzie oraz te, oraz te gwiazdki są celowo takim elementem, który z jednej strony może budzić kontrowersje, z drugiej strony, jak wiemy, kontrowersje również są nośne w internecie i jak zobaczycie, jak wczytacie się w treść tego, to myślę, że będziecie wiedzieli, jak to, o co tutaj chodzi. I sami możecie ocenić, czy warto takiego posta, posta wrzucić, aby, aby zachęcić do tego, żeby ludzie też sami udostępniali, bo będzie to coś ciekawego, bo będzie to coś niestandardowego. Także zachęcam do przeglądu tych materiałów, naluty, wykorzystania, pobierania po prostu razem z, od razu w wersji z Waszą grafiką, z linkami do Waszej organizacji i z podstawioną nazwą organizacji, bo w tych, Treściach tutaj, w momencie, gdy wybierzecie organizację, po prostu będzie, będzie, będzie automatycznie podstawiony link do waszego profilu, czy też nazwa waszej, waszej organizacji. To wszystko na dzisiaj. Dzięki bardzo i do zobaczenia. Hej!